Cześć. W dzisiejszym filmie pokażę wam najpopularniejsze książki, które pomogą wam w nauce do matury z matematyki. Ten odcinek powstał na specjalne wasze życzenie, ponieważ wielokrotnie pytaliście mnie w komentarzach: "Pani Paulino, a jakie książki poleca pani do nauki do matury z matematyki?". Więc zamiast odpowiadać wam pojedynczo na każdego maila, na każdy komentarz, postanowiłam, że nagram film, gdzie pokażę wam te książki i możecie sami ocenić, które są warte wasze Uwagi, a które nie. Nie dziwię się wam, na rynku jest mnóstwo książek i wybór tej, która Wam najbardziej odpowiada, może być trudny, więc po to jest ten film, żeby ułatwić Wam to zadanie. Jeżeli ten materiał jest dla Ciebie wartościowy, możesz odwdzięczyć mi się subskrypcją, lajkiem albo komentarzem. Będzie mi bardzo miło. Podobne materiały pojawią się też dla klasy ósmej oraz dla poziomu rozszerzonego. Wszystkie szczegóły odnośnie tych materiałów pojawią się w opisie pod tym filmem. Zanim przejdę do konkretnych książek, chciałabym tylko wspomnieć o dwóch bardzo ważnych rzeczach. Po pierwsze, ten odcinek nie jest przez nikogo sponsorowany, a wszystkie moje opinie i oceny są moją indywidualną, subiektywną opinią, z którą się można zgadzać albo nie. Po drugie, uważam, że książki, które zaprezentuję, nie są jedyną drogą, w jaki sposób można przygotować się do matury z matematyki. Oczywiście można się uczyć z książek, ale uczyć z książek też trzeba. Umieć. Jeżeli ktoś ma duże braki w matematycznej wiedzy, to nauka przy pomocy repetytoriów czy przerabiania arkuszy maturalnych może okazać się niewystarczająca. Tak więc specjalnie dla takich osób stworzyłam kursy matematyczne online, gdzie tłumaczę wszystko od kompletnych podstaw, nawet jeżeli ktoś ma ogromne braki w klasie maturalnej, może je wszystkie nadrobić i zdać maturę ze świetnym wynikiem. Jeżeli chcesz zobaczyć, w jaki sposób możesz przygotować się z moją pomocą do matury, wszystkie szczegóły znajdziesz w opisie pod tym filmem. Oczywiście, że tak. Zaczynamy! Jeżeli chodzi o książki do nauki matematyki, zrobiłam taki swój podział. Podzieliłam je na trzy grupy książek. Po pierwsze są to repetytoria, które zawierają dużo teorii, które pomogą ci od podstaw bez znajomości tematu nauczyć się jakiegoś działu, jakiegoś tematu do matury. Po drugie, są to książki, które zawierają zadania maturalne, ale z podziałem na działy, czyli na przykład mamy podział na liczby rzeczywiste, na funkcję kwadratową, funkcję liniową itd. itd. Czyli są same zadania bez jakiejś teorii odnośnie działu natomiast są one podzielone na działy. I trzecia grupa książek, o której chciałam wspomnieć, są to typowe arkusze maturalne. Czyli masz arkusz maturalny, taki jaki możecie spotkać na maturze, który zawiera mieszankę wszystkich typów zadań, jakie mogą się pojawić właśnie na tym egzaminie. I teraz nadrzędne pytanie, jaką książką powinien być zainteresowany w twoim przypadku, czy jest to ważne, czy wybierzesz repetytorium, czy zadania podzielone na działy? Czy po prostu arkusze maturalne? Jest to według mnie najbardziej istotna kwestia. Więc pytanie: kiedy wybrać repetytorium i kiedy się można z niego uczyć? Repetytoria polecam dla wszystkich osób, które mają ogromne braki w matematycznej wiedzy. Jeżeli przerabiasz próbny arkusz maturalny i czasami nawet nie rozumiesz polecenia, albo nie wiesz o co chodzi w ciągach, jakie są zależności między kątami, w planimetrii, między figurami, to w takim wypadku repetytorium, Uzupełni Twoje braki, ponieważ w repetytorium masz mnóstwo teorii i mnóstwo przykładów, które pozwolą Ci nabyć wiedzę, której później potrzebujesz do rozwiązywania zadań. Tylko jedna gwiazdka, jeżeli chcesz zakupić repetytorium, najlepiej pójdź do księgarni, otwórz je na losowej stronie albo na dziale, którego nie rozumiesz i zobacz, czy takie wyjaśnienie, jak masz w repetytorium, jest dla Ciebie jasne. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ zauważyłam, że mnóstwo uczniów ma problem niestety z czytaniem ze zrozumieniem. Więc jeżeli czytasz wytłumaczenie danego działu czy tematu i i tak jest to dla Ciebie niejasne, to przemyśl, czy to repetytorium okaże się dla Ciebie dobrym wyborem. Jeżeli nie rozumiesz tego wyjaśnienia krok po po kroku I nie wiesz w dalszym ciągu, skąd się co wzięło, być może nauka samodzielna z repetytorium nie jest dla Ciebie. Jakie masz wyjścia w takiej sytuacji? Pozostaje ci nauka z korepetytorem albo wypróbowanie mojego kursu maturalnego online. Dlaczego? Ponieważ inaczej przyjmujemy wiedzę, kiedy ktoś nam to opowie. Jeżeli masz korepetytora albo korzystasz z kursu online, ta wiedza nie jest przekazywana ci tylko w formie pisanej, tylko ktoś niejako siedzi obok ciebie, jeżeli jest to korepetytor, albo widzisz na ekranie całe tłumaczenie, jeżeli korzystasz z kursu online, i ta wiedza jest o wiele bardziej przyswajalna. Oczywiście mam też wersję demo takiego kursu, więc jeżeli chcesz wypróbować, czy ta forma nauki jest dla ciebie, zachęcam cię do wypróbowania. Wszystkie szczegóły są w opisie do mojego filmu. Więc podsumowując, repetytorium z dużą ilością teorii polecam dla osób, które mają ogromne braki w nauce, matematyki, nawet mają braki z wcześniejszych lat. Wtedy repetytorium jak najbardziej może Ci pomóc, pod warunkiem, że lubisz tą formę nauki i nauczysz się dobrze z takiego repetytorium, dobrze przyswajasz informacje, rozumiesz to, co autor chciał przekazać. Jeżeli natomiast chodzi o książki, gdzie masz zadania maturalne, ale podzielone na konkretne działy, to w takim wypadku dla kogo jest ta książka? Dla osób, które mają co prawda braki z działów, natomiast nie są one aż tak duże, czyli na przykład mniej więcej kojarzą o co chodzi w każdym dziale, na przykład dziale ciągi, funkcja kwadratowa, liczby rzeczywiste, ale chciałyby sobie takie osoby usystematyzować tą wiedzę, albo chciałyby sobie przerobić zadania z konkretnego działu, bo niektóre działy potrafią robić lepiej, niektóre gorzej, więc tego typu książki są właśnie dla takich osób, które mają zdania maturalne, ale podzielone. Na działy. Natomiast książki, które zawierają wyłącznie same arkusze maturalne. Akurat te książki polecam dla każdego, absolutnie dla każdego, i uważam, że każdy maturzysta, co najmniej miesiąc dwa przed maturą, powinien arkuszy maturalnych próbnych zrobić najlepiej kilkanaście, żeby czuć się rewelacyjnie przygotowanym do matury. Poza tym takie arkusze maturalne, które zawierają już takie stricte arkusze, które mogą spotkać się na maturze, polecam osobom, które są zadowolone. Ze swoich wyników z próbnej matury, albo ewentualnie chciałyby podciągnąć swój wynik o kilka, kilkanaście procent, wtedy takie arkusze są idealne, ponieważ takie osoby, kiedy robią takie próbne arkusze z książek, mają różne zadania z różnych działów, dzięki czemu widzą, co może ich spotkać na maturze i jak postąpić właśnie w takich różnych zadaniach. Tak więc pokażę Ci jakie książki mają jakie zalety, a na samym końcu powiem Ci o moich wnioskach, więc oglądaj do samego końca. Pierwszą książką, którą chciałabym Ci zaprezentować jest to zbiór maturalnych zadań z wydawnictwa Nowik autorstwa pani Marii Romanowskiej. E, czym wyróżnia się ta książka? Ta książka zawiera zadania maturalne z podziałem na działy. I co mi się w niej najbardziej podoba? To, że zadania są w takiej formie, w jakiej faktycznie będą na maturze w 2023 roku. Na co jeszcze zwróciłam w niej uwagę? To, że rozwiązania są bardzo, bardzo dobrze wytłumaczone. Czyli masz nie samą odpowiedź i ilość punktów, jaką za nie otrzymujesz, ale rozwiązania są bardzo szczegółowo rozpisane krok po kroku. Więc nawet jeżeli nie wiesz jaka jest odpowiedź, to jeżeli spojrzysz na rozwiązanie, to jest bardzo prawdopodobne, że wpadniesz na nią, bo jest to rozwiązanie krok po kroku ze szczegółowym wytłumaczeniem i to jest niesamowity plus tej książki. Kolejna książka jest to Wadę Mekum Maturalne wydawnictwa Axiomat. Jest to również bardzo fajna pozycja. Dlaczego? Podobnie jak wcześniejsza książka z wydawnictwa Nowik, również ta książka zawiera zadania maturalne z podziałem na konkretne działy. Więc jest to świetna powtórka dla osób, które przygotowują się do matury. I co jest w niej takiego bardzo fajnego? Zwróciłam uwagę na to, że kiedy mamy odpowiedzi, to to, o co często pytacie... Jest wyszczególnione, za co otrzymujemy jakie punkty w otwartych zadaniach. Jest to bardzo przydatne przy samodzielnej nauce, ponieważ od razu wiecie, ile punktów sobie przyznać za otwarte zadanie. A wiem, że z tym często macie problem, pytacie mnie, a pani Paulina, jak napisze do tego miejsca, to ile otrzymuje punktów? Z tą książką nie będzie takiego problemu, ponieważ macie wyszczególnione, ile punktów otrzymujecie za jaki zapis w otwartym zadaniu, więc to jest fajnego w tej książce. Poza tym ta książka zawiera, bardzo dużo zadań. Więc jeżeli lubicie robić dużo zadań, różnorodne zadania, polecam tą pozycję. Kolejna książka wydawnictwa Pazdro. Ona zawiera już konkretne arkusze maturalne, czyli takie arkusze, jakie możecie mieć na swojej maturze. Akurat ta książka zawiera sześć arkuszy maturalnych, sześć arkuszy próbnych i co jest w niej fajnego? Bardzo dobre jest to, że zawiera bardzo szczegółowe rozwiązania otwartych zadań. Czyli wiecie dokładnie jak krok po kroku je wykonać, jeżeli mielibyście z tym problem, to w tej książce są one świetnie krok po kroku Rozwiązane. Kolejna pozycja są to arkusze maturalne dostosowane do nowej podstawy programowej z Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego. E, I co jest ciekawego w tej książce? W tej książce mamy 10 arkuszy próbnych z poziomu podstawowego i 5 arkuszy próbnych z poziomu rozszerzonego. I to, co mi się w niej bardzo spodobało, to fakt, że mamy rozpisane zadanie krok po kroku, jeżeli chodzi o otwarte zadania, i jeszcze mamy napisane, za co konkretnie otrzymujemy punkty w danym zadaniu. Czyli jeżeli nie wiecie, jak dane zadanie wykonać otwarte, albo zrobiliście do pewnego momentu, to z tą książką będziecie wiedzieć, na ile punktów ocenić wasze rozwiązanie i jak krok po kroku wykonać zadanie od początku do końca. Ta książka na pewno jest Wam bardzo dobrze znana. Jest to książka wydawnictwa Nowa Era. Ona zawiera 13 próbnych arkuszy z poziomu podstawowego, w tym dwa ze szczegółowym schematem punktowania w otwartych zadaniach. Czyli możecie się sprawdzić, ile punktów byście zdobyli za Wasze niepełne rozwiązanie w otwartych zadaniach. Co jeszcze z plusem tej książki? Mamy w nich kody QR, gdzie mamy dodatkowe arkusze maturalne, czyli w sumie jest ich więcej niż 13 tak naprawdę. To, co jest bardzo fajne w tej książce, to fakt, że świetnie ona łączy się też z wademekum z tego samego wydawnictwa, z nowej ery. W odpowiedziach, w niektórych zadaniach czasami masz odnośniki, że wskazówkę do tego zadania znajdziesz w wademekum na konkretnej stronie. Więc myślę, że to bardzo ułatwia naukę, więc jeżeli masz wademekum z tego wydawnictwa plus te arkusze, to to się bardzo fajnie ze sobą łączy i ułatwia naukę. Kolejna pozycja, wydawnictwo Axiomat. Tutaj mamy arkusze maturalne. W tej książce jest ich 12 i to co jest świetne w tej książce to fakt, że w otwartych zadaniach wiesz za co konkretnie otrzymujesz punkty. Czyli jak zadanie punktowane z za 4 punkty, jest tutaj świetnie wyjaśnione, za co otrzymujesz każdy konkretny punkt, więc łatwo się ocenić, jeżeli wykonuje się samemu te arkusze, ile otrzymujemy punktów za jakieś niepełne rozwiązanie, nie stanowi to żadnego problemu. Podsumowując, na rynku jest całe mnóstwo książek, które pomagają w nauce matematyki. Natomiast to, co dodałabym do każdej z tych książek, to na przykład rozwiązanie albo jakieś wskazówki do zadań testowych. W większości książek masz tylko konkretne odpowiedzi w testowych zadaniach, czyli A, B, C lub D, a wiem z Waszych komentarzy, że nie zawsze rozumiecie, dlaczego ta a nie inna odpowiedź jest właściwa. Jeżeli akurat tego, czyli rozwiązania testowych zadań i konkretnego wytłumaczenia, dlaczego robi się Coś taka nie inaczej. Jeżeli tego brakuje ci w Twoich książkach, polecam ci mój autorski kurs z dziesięcioma arkuszami maturalnymi, które rozwiązuje w formie wideo w tym kursie. I nawet testowe zadania są krok po kroku wytłumaczone. Mówię, z jakiego wzoru korzystamy, gdzie go znaleźć w tablicach maturalnych, i wszystko jest świetnie wytłumaczone. A jeżeli chodzi o Twój wybór książek do nauki matematyki, wyboru musisz dokonać samodzielnie, natomiast wydaje mi się, że ten film mógł Ci w tym pomóc, ponieważ już widzisz na co warto zwracać uwagę przy wyborze. Jeżeli film uważasz za wartościowy, będę bardzo wdzięczna za jakąkolwiek reakcję z Twojej strony, czyli na przykład subskrypcję, komentarz i łapkę w górę. W komentarzu możesz też napisać, jaka tematyka filmów byłaby dla Ciebie interesująca i przydatna, a myślę, że wezmę to pod uwagę przy nagrywaniu kolejnych materiałów. Dzięki za poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnym filmie.